Cześć. Ostatnio słuchałem sobie Grzegorza Branna i kolejny raz usłyszałem, że definicja słowa pandemia została niedawno zmieniona przez WHO. Państwo wiecie, że cała ta pandemia no to jest zmiana pola znaczeniowego słowa, prawda? Że kiedyś pandemia to było kiedyś, nie tak dawno to były kryterium, kryterium, to były masowe zgony. Teraz nie masowe zgony, tylko masowa zakaźność, tak? Nie wiem, ile osób to powiedziało, ale akurat jego zapamiętałem. Postanowiłem sprawdzić, jaka to definicja była wcześniej i co to znaczy nie tak dawno temu. Od razu powiem, że portal weryfikujący fake newsy zakwalifikował to jako manipulację. Mimo to postanowiłem sam sprawdzić i rzeczywiście wygląda na to, że ostatnia zmiana definicji była 10 lub 11 lat temu. Zrobiłem ten film nie dlatego, że się czepiam, ale dlatego, że jestem w 10% widzem i tylko czasu do czasu zrobię jakiś filmik. Oglądam różne kanały, żeby się doinformować, a nie zdezinformować. Na przykład na takie osoby jak Ator czy Suwerenny.pl to lepiej się nie powoływać, bo dawka fake newsów, błędów i pomyłek u nich jest olbrzymia. Ja rozumiem, że od czasu do czasu każdy może się pomylić, tylko ten co nic nie robi się nie myli, ale u nich jest trochę tego za dużo. Przy okazji inny przykład. Oglądałem wykład Janusza korwin mikke z dnia 29 lipca 2020 roku pod tytułem Zakłamana historia Polski. Bardzo fajnie się tego słuchało, ale jak chciałem czegoś więcej się dowiedzieć na temat trzech wydarzeń, które już miały miejsce za mojego życia, to okazało się, że Janusz Korwin-Mikke w jednym minął się z prawdą, a w innym własną interpretację wydarzeń przedstawił jako jedyną prawdziwą wersję. Zdarzeń odległych nie sprawdzałem bo nawet nie gdzie miałbym szukać żeby nie trafić na zakłamane źródła jak to sugerował tytuł w komentarzach ludzie zachwyceni ja zwątpiłem ile w tym prawdy jest a ile legend no ale korwin nie jest historykiem więc nie jest za to co mówi rozliczany jako historyk więc słuchamy tych różnych osób żeby się czegoś dowiedzieć i ewentualnie by mieć kimś oparcie nie wiem czy poseł Brown odpowiadał już na ten zarzut w związku z definicją słowa pandemia i czy to wyjaśnił dla mnie osobiście jest to taka mała istotna sprawa jeśli wszystko inne co mówi jest prawdą ale jeśli chce się dotrzeć do nowych osób, to trzeba uważać na takie wpadki lub umieć się poprawić. Szczególnie, że już w kwietniu portal weryfikujący fake newsy wytykał mu tutaj manipulację. Dzięki za oglądanie, słuchanie, pozdrawiam i cześć.